Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Dużo ostatnio mówi się o patriotach, więc i my dzisiaj o tym porozmawiamy. Jest z nami pan Łukasz Pacholski, redaktor magazynu Wojsko i Technika. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj Rosjanie dokonali kolejnego zmasowanego ataku rakietowego na system energetyczny Ukrainy. To był siódmy taki duży atak. Począwszy od 10 października, Rosjanie wystrzelili 76 rakiet, z czego 60 zostało zestrzelonych. Natomiast ze względu właśnie na te ataki na infrastrukturę cywilną dokonywane przez Rosjan, ataki rakietowe, Stany Zjednoczone chyba zdecydują się na to, żeby mocno wzmocnić obronę przeciwrakietową, obronę lotniczą, przeciwlotniczą, obronę powietrzną Ukrainy. Nieoficjalnie mówi się o tym, że Amerykanie przekażą Ukrainie systemy Patriot, wyrzutnie przeciwrakietowe, przeciwlotnicze Patriot. Tak przynajmniej informuje CNN i Reuters. Na razie nie ma informacji oficjalnych. Czekamy na informacje oficjalne. Natomiast tak generalnie, panie redaktorze, czym są owe systemy Patriot? No, z całą pewnością system Patriot jest to obecnie standardowy system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy armii amerykańskiej. System, który pozwala na zwalczanie celów latających różnego typu, znajdujący się w odległości do 120 km od wyrzutni. Tutaj też zależy od konfiguracji tej wyrzutni, od samych pocisków, które są na takiej wyrzutni. I jest to broń jak najbardziej skuteczna. Pokazują to doświadczenia chociażby z obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie system Patriot jest wykorzystywany przez siły zbrojne Arabii Saudyjskiej czy też Zjednoczonych Emiratów Arabskich do zwalczania pocisków manewrujących czy też pocisków balistycznych, które są odpalane z Jemenu, odpalane przez rebeliantów Huti wspieranych przez Iran. Wiemy, że Rosjanie mają różne rakiety i te bardziej dalekosiężne, i te mniej dalekosiężne, i duże, i małe. Czy to jest tak, że system Patriot może unieszkodliwić każdą rakietę, jaką wystrzelą Rosjanie? Tak ogólnie mówiąc, tak. Oczywiście należy pytać o efektywności skali ekonomicznej. Nie każdy typ rakiety, czy też nie każdy typ pocisku warto zwalczać systemem Patriot z prostego powodu. Koszty samej rakiety przeciwlotniczej czy przeciwrakietowej do systemu Patriot to jest kilka do kilkunastu milionów dolarów, więc czasem warto mieć po prostu połączony element przeciwlotniczy w postaci Patriotów oraz innych typów rakiet, tak aby efektywnie, kosztowo to zagrożenie zwalczać. Widać to chociażby na przykładzie Izraela, gdzie mamy zarówno system Patriot, jak i systemy lokalne, chociażby słynny system Żelazna Kopuła, które właśnie efektywnie zwalczają zagrożenie ze strony pocisków rakietowych, pocisków artyleryjskich wystrzeliwanych na Izrael przez terrorystów z dowolnego punktu wokół Izraela. Mówiąc tak łopatologicznie, polega to na tym, że jeżeli radary zaobserwują wrażą rakietę, która leci w kierunku naszego kraju, wtedy uruchamiany jest system Patriot i ta antyrakieta systemu Patriot, czyli po prostu pocisk rakietowy, uderza w tę rakietę, który atakuje. Ale czy tu są jakieś dane dotyczące tego, na jakim pułapie wysokości dokonuje się zestrzeliwania, jak to wygląda? To znaczy tak, no, z całą pewnością kluczowym pytaniem jest konfiguracja samego systemu. System Patriot jest to system na tyle modułowy, że niemal jak klocki Lego możemy połączyć go w jedną całość w różnej konfiguracji. Poza rakietami tak zwanym hard to kill, czyli właśnie zwalczającymi zagrożenie w sposób kinetyczny, a więc z uderzeniem samej rakiety w cel, mamy także rakiety z głowicami odłamkowymi, które wybuchają w pobliżu takiego celu i niszczą cel poprzez te odłamki, które na tyle uszkadzają rakietę czy też samolot, że ten samolot musi spaść. W zależności od celu taką rakietę się odpala. Z całą pewnością kluczem do układanki jest także system dowodzenia, który spina całość. Tak? Sama wyrzutnia jest tylko elementem procesu, gdyż tak naprawdę mamy system radiolokacyjny, system dowodzenia, kilka wyrzutni wpiętych w jeden zestaw ogniowy. Tutaj mówimy o trzech albo czterech, w zależności także od klienta. I ten system działa wspólnie. Dodatkowo należy także pamiętać o tym, że system Patriot może uzyskiwać dane z innych źródeł, z innych radarów, z innych centrów dowodzenia. Więc tak naprawdę
Tutaj ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia, czy też ogranicza nas także zasobność portfela ewentualnego użytkownika. W przypadku Ukrainy, jeśli dojdzie do przekazania systemu przez Stany Zjednoczone, także należy pamiętać o tym, że sam system będzie musiał być wpięty w jakiś ogólny układ dowodzenia, tak aby można było efektywnie wykorzystać zarówno system Patriot, jak i wcześniej dostarczone systemy jak NASAMS, czy też niemiecki Iris-T. Wiemy, że Rosjanie wykorzystują swoje systemy przeciwrakietowe, jak przede wszystkim S-300, do ataków, czyli systemy, które są defensywne, nagle stają się ofensywne. Czy tak samo mogłoby być w przypadku Patriotów, że czy w ogóle teoretycznie, czy to jest możliwe, że właśnie z systemu Patriot, z wyrzutni Patriota dokona się ataku ziemia-ziemia? Szczerze powiedziawszy, nikt chyba jeszcze tego typu profilu ataku nie testował z użyciem systemu Patriot. Z całą pewnością wojna na Ukrainie pokazuje, że wiele rozwiązań można wdrożyć bardzo szybko. Tutaj chociażby na przykładzie samolotów ukraińskich, które szybko dostosowano do amerykańskich rakiet HARM. Więc no, pytanie jest całkowicie otwarte. Zobaczymy, co się wydarzy. A na ile te systemy, ewentualne systemy amerykańskie byłyby korzystne dla Ukrainy, byłyby przydatne Ukrainie? Tak jak mówię, na razie to są informacje medialne, które podał CNN i Reuters, powołując się na swoje źródła w administracji amerykańskiej. Nie znamy szczegółów, to znaczy nie wiemy, ile baterii, ile wyrzutni mieliby przekazać Amerykanie Ukraińcom. Ale załóżmy, że tak by się stało. Na ile rzeczywiście ten system byłby Ukraińcom potrzebny? Na ile to jest właśnie to, czego oni potrzebują? No, z całą pewnością potrzeby ukraińskie są cały czas duże. Pamiętajmy o tym, że wojna trwa już blisko 300 dni. Te zapasy broni, którą posiadała Ukraina na początku wojny, muszą być już na wyczerpaniu. Dostawy sprzętu produkcji rosyjskiej, produkcji wschodniej od państw zaprzyjaźnionych powoli także się wyczerpują, gdyż też te zasoby państw zaprzyjaźnionych też się kończą. Pamiętajmy o tym, że w ostatnich dniach już słychać informacje o tym, że już nie tylko państwa europejskie, ale także państwa Afryki zamierzają dostarczać, czy też dostarczają broń pochodzenia wschodniego Ukrainie. Więc no, czymś trzeba uzupełnić zapasy. Tutaj wiadomo, że podstawowym źródłem będą zapasy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Amerykanie już dostarczają rakiety do systemu Hawk, który przekazała Hiszpania. Natomiast też wiadomo, że potrzeby są cały czas duże, gdyż ataki rakietowe rosyjskie, szczególnie na obiekty krytyczne, powodują potrzebę uzupełnienia, wzmocnienia tej obrony antyrakietowej i przeciwlotniczej. Więc z całą pewnością system Patriot, czy też inne systemy rakietowe, które mogłaby przekazać strona amerykańska, będą jak najbardziej potrzebne Ukrainie i będą do tego bardzo przydatne. Tutaj oczywiście pojawia się pytanie o relację koszt-efekt. Mówił pan redaktor o tym, że nie wszystkimi antyrakietami jest sens zwalczać nadlatujące rakiety, bo może być tak, że te rakiety, które lecą, są dużo tańsze w produkcji niż przeciwrakiety. Czy to trochę nie jest tak w tym przypadku, że zestrzeliwanie przez system Patriot tych rosyjskich rakiet, które lecą i które chyba są dość tanie, po prostu by no, zaburzało te proporcje koszt-efekt? No, to dlatego to też mówimy. Cały czas mówimy tutaj o nieoficjalnych spekulacjach strony amerykańskiej, prasy amerykańskiej. Obecnie widzimy, że Amerykanie i państwa europejskie dostarczają Ukrainie systemy bliskiego zasięgu, takie jak właśnie NASAMS, Iris-T, czy chociażby Hawk, a więc systemy pozwalające na zwalczanie zagrożenia powietrznego z odległości 40-50 km. Te systemy defensywne idealnie wpasowują się w obronę właśnie obiektów krytycznych. Dołożenie do tej układanki systemu Patriot z całą pewnością pozwoliłoby na zwielokrotnienie siły ognia, a więc najpierw próba porażenia zagrożenia właśnie przez system Patriot. Jeśli Patriot nie trafi, wówczas możemy użyć pocisków krótkiego zasięgu. Do tych mega tanich, chociażby dronów irańskich, także widać dostawy odpowiedniego sprzętu w postaci działek przeciwlotniczych, czy też wyrzutni lekkich rakiet Avenger, co także już zostało ogłoszone przez stronę amerykańską.
Ostatnio Niemcy podjęli decyzję o tym, żeby baterie czy jakieś ileś wyrzutni systemu Patriot przekazać Polsce. Tutaj także nie mamy szczegółów, nie wiemy jak dużo miałoby tych niemieckich Patriotów zostać naszemu krajowi przekazane. Nie wiemy także kiedy i gdzie te baterie miałyby, gdzie te wyrzutnie Patriotów miałyby stacjonować. Natomiast prezydent Andrzej Duda był w poniedziałek w Niemczech i rzeczywiście dziękował Niemcom za to, że oni podjęli już taką decyzję, że przekażą Polsce właśnie systemy Patriot. Na ile dla Polski to jest dobra decyzja, znacząca, realna, realnie wzmacniająca nasze potrzeby decyzja? Z całą pewnością oferta niemiecka i decyzja o połączeniu sił w obronie polskiej przestrzeni powietrznej jest jak najbardziej pozytywna. Z dostępnych wiadomości, które posiadamy, tutaj krążących w mediach nieoficjalnie, mówimy o dwóch bateriach. Oczywiście pytanie jest, co dla mediów codziennych oznacza bateria, czy to będą cztery zestawy ogniowe, a więc w sumie tak do 16 wyrzutni, czy faktycznie dwa zestawy ogniowe, więc 8 wyrzutni. Tutaj to zostaje jeszcze tak owiane mgiełką tajemnicy. Natomiast należy powiedzieć wprost, że przy obecnym polskim zaangażowaniu w pomoc wojskową Ukrainie, gdzie już też wiemy, że także na Ukrainę trafiły system, polski system S-125 Neva SC, widać wyraźnie, że potrzeby sprzętowe Wojska Polskiego, czy też potrzeby sojusznicze, bo należy o tym pamiętać, że strona niemiecka, przynajmniej z tego tutaj słyszymy, chce udostępnić nam własny system, który byłby obsługiwany przez niemieckich żołnierzy, będzie z całą pewnością kolejnym pokazem sojuszniczego wsparcia. W Polsce mamy już systemy amerykańskie, mamy już także system brytyjski oparty na pociskach CAM, który tutaj wspiera Polaków, więc byłby to kolejny element tej układanki sojuszniczej. Także należy pamiętać o tym, że Niemcy nie tylko oferują, czy też oferowali baterie Patriot, ale także oferowali wsparcie dla polskiego lotnictwa w postaci patroli bojowych samolotów Eurofighter, które miałby operować w polskiej przestrzeni powietrznej z baz w Niemczech. Akurat w tym elemencie bardziej jest to chyba już bardziej kwestia upublicznienia faktów, gdyż tak naprawdę Eurofightery w polskiej przestrzeni powietrznej operują już od dłuższego czasu wraz z samolotami wsparcia, czyli tankowcami powietrznymi, i ta współpraca, z tego co słychać, ma się bardzo dobrze. Polska na razie nie wykorzystuje swoich Patriotów, ale wiemy, że Polska Patrioty kupiła. W roku 2018 podpisano pierwszą, jak na razie jedyną umowę na właśnie zakup tego systemu przeciwrakietowego. Co wiadomo o polskich Patriotach, kiedy je dostaniemy? Tak, w ramach pierwszej fazy programu Wisła Polska kupiła dwie baterie, a więc cztery zestawy ogniowe. A więc mówiąc inaczej, około 16 wyrzutni systemu Patriot PAK-3+. System w najnowszej konfiguracji, Polska będzie pierwszym klientem eksportowym w tej konfiguracji. Wraz z tymi 16 wyrzutniami zakupiliśmy 208 antyrakiet PAK-3 MSE, które będą wykorzystywane do działań bojowych, plus 11 rakiet najprawdopodobniej, które będą użyte do testów na terytorium Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę obecnie na terenie Europy nie ma poligonu, który byłby certyfikowany przez Amerykanów do tego, aby nabojowo strzelać pociskami PAK-3 MSE. Te pociski są tak tajne, że Amerykanie obawiają się, że nawet odłamki, resztki takich pocisków byłyby bardzo ciekawym towarem dla wywiadów Rosji czy Chin. Z tego też względu wszystkie strzelania odbywają się obecnie na poligonie w Stanach Zjednoczonych. System w ramach pierwszej fazy programu Wisła został już dostarczony na polskie terytorium. Był prezentowany na poligonie w Toruniu, gdzie przechodzi ostatnie testy przed przekazaniem do eksploatacji. Wiadomo, że od przekazania do eksploatacji do wdrożenia do służby, a więc do osiągnięcia wstępnej gotowości bojowej przez żołnierzy Wojska Polskiego, którzy będą ten system obsługiwać, jeszcze niestety długa droga. No właśnie, podpisaliśmy umowę na razie na zakup tak zwanej pierwszej fazy systemu Wisła w roku 2018. Chodzi o dwie baterie, 16 wyrzutni. Natomiast w planach jest także druga faza, która już będzie dotyczyła większej liczby wyrzutni. Ta druga faza ma zostać zakontraktowana w następnym roku. Jak to wygląda, jeżeli o to chodzi? Z całą pewnością to, co wiemy na pewno, to to, że w tym roku
Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało do Stanów Zjednoczonych dokumentację, która otwiera proces zakupu. Tak naprawdę obecnie czekamy z niecierpliwością na decyzję pozytywną Departamentu Stanu, który w ramach procedur musi tego typu kontrakt eksportowy zatwierdzić. Jeśli to się stanie, wówczas Polska otrzyma projekt umowy na zakup tych 6 baterii, a więc 12 zestawów ogniowych, jak łatwo policzyć, 12 razy 4, 48 wyrzutni wraz z radarami, z całym osprzętem dodatkowym. Czekamy cały czas na upublicznienie wniosku eksportowego w Stanach Zjednoczonych, co jest normalną praktyką, więc wówczas dowiemy się, ile to będzie maksymalnie kosztować, jakie są szczegóły, co Polska dokładnie chce kupić wraz z liczbą chociażby rakiet i wówczas dopiero będziemy mogli mówić tutaj już o pełnych szczegółach, a nie spekulacjach. Tak, co wiem na pewno, to 6 baterii, 12 zestawów ogniowych, wraz z tym nowe radary obserwacji dookólnej, a więc radary pozwalające na obserwowanie przestrzeni powietrznej w okręgu 360 stopni, więc jak najbardziej tutaj będzie to bardzo nowoczesny system, który zapewni Polsce ten górny parasol ochrony antyrakietowej i przeciwlotniczej. No właśnie, Polska buduje od lat tak zwaną tarczę antyrakietową, tarczę obrony powietrznej. Tym górnym poziomem właśnie jest system Wisła, czyli rakiety Patriot, przeciwrakiety Patriot. Natomiast jak to jest, jeżeli chodzi o te pozostałe, trochę niższe warstwy? No tutaj widzimy wyraźnie, że pozostałe dwie warstwy, a więc system Narew i system Pilica Plus, będą oparte o współpracę ze stroną brytyjską, z koncernem MBDA, który dostarcza w Polsce pociski CAM. Jak doskonale wiemy, została już zawarta umowa na małą Narew, czyli dwa pierwsze zestawy ogniowe. Pierwszy zestaw ogniowy został dostarczony w tym roku i służy w jednostce w Zamościu. Drugi zestaw ma zostać dostarczony na początku przyszłego roku do Elbląga. W kolejnych latach planowane są kolejne zakupy, bo tak naprawdę sam program Narew obejmuje do 27 baterii, więc będzie to bardzo, ale to bardzo duży postęp, wręcz rewolucja, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. No i właśnie uzupełnieniem Narwi będzie jeszcze Pilica Plus, także ponad 20 baterii. System także polsko-brytyjski, a więc Polacy dostarczą wiele elementów w postaci stacji radiolokacyjnych, w postaci pojazdów, w postaci działek przeciwlotniczych, a strona brytyjska zapewnia ten efektor rakietowy także w postaci pocisku CAM. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy system zostanie zbudowany za około 10 do 15 lat, polska przestrzeń powietrzna będzie bardzo, ale to bardzo dobrze broniona poprzez systemy obrony przeciwlotniczej. Należy także o tym pamiętać, że obok rakietowych systemów przeciwlotniczych tym elementem obrony powietrznej jest także lotnictwo wojskowe. W tym przypadku już większość inwestycji została zrealizowana, bo mamy już 48 samolotów F-16. Zostały zakontraktowane 32 F-35, których dostawy rozpoczną się za kilka lat. Do tego Polska już kupiła w bieżącym roku 48 samolotów FA-50 w Korei. I najprawdopodobniej ten proces zakupu samolotów bojowych zakończy się także w ciągu najbliższych miesięcy, bo cały czas planowany jest zakup jeszcze 32 myśliwców przewagi powietrznej, które będą stanowić uzupełnienie dla tej całej floty maszyn produkcji zachodniej. A zatem bardzo ambitnie Polska buduje nowoczesną i potężną obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Trzymamy kciuki, zobaczymy, jak to będzie realizowane. Dziękuję bardzo za udział w programie. Łukasz Pacholski, redaktor magazynu Wojsko i Technika, był naszym gościem. Do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek. Pozostańcie Państwo z Telewizją Republika.